No i siemanko, siemaneczko, witajcie w kolejnym filmie. No, teraz będzie lepiej, mikrofon włożyłem. No i mamy taki ciekawy kawałek u naszego stałego klienta. Rekultywacja działki nastąpiła. No i już tam parę razy ją uprawili. I zostało mnóstwo takich drobnych kamieni, cegieł, kawałków betonu, no różnych takich właśnie rzeczy. No i zbieramy. Wolniutko jedziemy, zobaczcie, jaki jest usypany po bębnie szlaczek, może na kamerze tego nie będzie widać, ale z boków jest wybrane, środek jest wysoki. No jedziemy bardzo powoli, żeby wyłapać tego jak najwięcej. No i jest, powiem wam, nieźle. Nieźle to wygląda po zbieraniu. Przed zbieraniem, a może tu będzie dobrze widać. Jest takie pole bitwy, no teraz jest to wymieszane agregatem, więc tego tak dobrze nie widać. Jak to naprawdę jest. No ziemia tu jest taka glinkowata, więc też tej gliny trochę leci miejscami. Ale generalnie przejechaliśmy, nie wiem ile, kawałek poprzeczniaka. No tutaj dużo nie ma, z 200 metrów, nie ma nawet 200. 150 metrów gdzieś i zobaczcie. Dwa czubate zbiorniki. Dużo cegły, tak jak widać. Ale kamieni też jest sporo. I jest sporo stali. Na razie tylko jeden pręt tam nam troszkę przeszkodził, ale generalnie jest dużo. Zobaczcie, ja tu odebrałem tylko to, co widziałem po wierzchu, więc jest tego naprawdę dużo. No zaraz podejdę do maszyny, pokażę wam. No tam już za paletami jest dużo mniej kamienia, normalne pole w sumie, tylko właśnie z tej strony tutaj było miejsce po budynkach chyba. No i jest rzeźnia, jak to mówią, rzeźnia. Za rok sobie to poprawią pewnie grimę, przesiewaczem i będzie można sadzić ziemniaki na takim polu. No bo po nas to już zostaje całkowita drobnica. Co grubszego to wszystko mamy zgarnięte. No tam już jest w miarę normalnie dalej, więc... No i tu pole ma około 5 hektarów chyba. Tego, co tak przemierzyłem mniej więcej, bo tam cały dołek odchodzi, bo jest mokry. No już tam prędkość ma normalną, jedzie mniej więcej normalnie, chociaż też się sypie, widzę drobnego kamienia sporo. No dołek jest cały mokry, nawet w dwóch miejscach stoi porządnie woda, więc odpuszczamy, nawet nie wjeżdżamy. No i tak jak mówiłem, 5 hektarów mniej więcej zostaje. Myślę, że nam tutaj zejdzie troszkę. 7 godzin pracy to myślę, że najmniej. No ale zobaczymy, jak to będzie wychodzić dalej. No tutaj mówię, jechaliśmy nawet nie wiem, czy nie pół na godzinę, czy nie mniej. Bo to jednak są nienormalne warunki. Maszyna jest przystosowana ogólnie do zbierania kamieni na polach, a nie w takich gruzowiskach. Chociaż w tym też daje radę, nie ma co mówić. No i jesteśmy w Zamarte. W niedzielę będziecie mieli fajny film z Zamartego. Polecam obejrzeć. Ten może będzie w kolejną niedzielę. Chociaż już mam tam dodane filmy na dwa dni, chyba na środę i na niedzielę, właśnie już w następnym tygodniu. No ale zobaczymy. Może coś się zmienić jeszcze.
A to była rzeźnia, wam powiem. No jest ten kawałek mega zakamieniony, ale już po nas zobaczcie, jak to wygląda elegancko. Naprawdę już chce się uprawiać, aż to pole. Sypiemy. Chyba już czwarty albo piąty zbiornik. Czwarty na pewno, bo stamtąd przywiózł tu dwa, tam jeden przywiózł z dalsza. Chyba piąty. Tyle stali tu jest, że to jest przesada. Przesada. O, to coś ciekawego. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Jakieś. Kurde. Nie wiem, co to nawet. Już się trochę nazbierało. Zawiasy. Dosłownie nie wiem ile będzie, 5-6 minut i zbiornik będzie cały. Ale jest różnica, zostaje tylko ta drobnica. Naprawdę elegancko tu idzie. I jakbyście coś takiego mieli na przyszłość, no to zobaczcie jak tutaj jest. Wszystkie te najgrubsze kamienie są zebrane. Tu nie ma tych grubych właśnie. I to się dobrze zbiera dzięki temu. Jest dobrze spulchnione. Na 20 cm jest na pewno zjechany agregatem na dwa razy i da się to zbierać. No i chwileczka minęła. Przejechał na nie wiem ile. Ale nie za dużo. I mamy kolejny zbiornik. Tu jest taka cięższa ziemia troszkę. Może tak tego nie widać teraz, ale jest delikatnie cięższa. I trochę jest gliny.
No i dlatego chcemy to dzisiaj zrobić, bo na jutro już nadają jakieś deszczyki, więc ciężko by to było zrobić, jakby to nie było przeschnięte. No a na jutro mamy takie piaszczyste pole, to może tam jakoś się uda to zrobić. Wiadomo, że w tym roku wszędzie jest mokro, trzeba uważać, żeby nie narobić bałaganu na polu. No, zaczerwieniło się od tych cegieł. No jest naprawdę tych metali od groma. Na szczęście na razie tylko ten jeden właśnie pręt wszedł. A tak to jest w miarę spokojnie. No już dwa kółka praktycznie objechane, więc teraz też powinno ubywać tego pola. I co najgorsze, tu od granicy mamy zrobione. O, te dwa przejazdy. No i tutaj te dwa w sumie były takie sobie. No już tam dalej powinno być lepiej. Także co, taki odcinek wam nagrałem z tej kamionki. No kierownik nas wpuścił w taką kamionkę. Wiecie co. Może na koniec wam jeszcze dogram, ile się ogólnie nazbierało. Ale to mówię, już największe mamy przezbierane. No jeszcze może tutaj tak z 10-15 metrów i tak samo wszystko będzie tu zebrane. To co najgorsze, więc już tutaj kamieni, no drugie tyle na pewno będzie, ale czy więcej będzie? Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No tu już kupeczka jest ładna. No i dobra, robię ostatni przejazd tutaj tego przodu. Nie wiem ile go robimy, gdzieś 30-40 metrów. Mamy to zebrane, to nie wiem ile tu wyjdzie. Z pół hektara może nawet nie wyjdzie. Plus mamy objechany poprzeczniak naokoło. No ale ten poprzeczniak sypaliśmy też tam dalej na dwie inne kubki. No i zobaczcie ile tu się nazbierało towaru. Myślałem, że będzie tego mniej. Ale jest naprawdę oporowo. Stali również jest od groma. Zaraz wam pokażę zresztą. No jest naprawdę. A to nie wszystko. Będzie więcej zaraz. Bo jeszcze tutaj sporo leży. Niezebranej. No ale jest naprawdę od groma towaru. No jest trochę tego. Parę podków też się znalazło. Zobaczcie ta jaka duża, porządna. Jeszcze było kilka lemieszy. Widzieliśmy jak wpadają do bębna. Ale gdzieś zostały przysypane i ich nie widać. Tutaj są chyba tylko dwa w tej kupce. Naprawdę cud, że tylko jedna rzecz na razie weszła gdzieś tam w łańcuch i sklinowała maszynę. Jak na tyle towaru, co tu jest metalowego. Bo metal najbardziej szkodzi maszynie. No najbardziej. Nie ma nic gorszego dla maszyny. No i tak to wygląda właśnie. Dobra, co ja kończę odcineczek. Zaraz będzie 19, tutaj się zrobi ciemno. Więc już nic nie będę wam nagrywał. No tu jeszcze parę zbiorników przyjedzie. Może jak będę miał czas, czy jutro, czy pojutrze, to do kolejnego odcinka coś wam dogram. No i siemanko, siemanderko, witajcie w niedzielę. No oczywiście, jak to niedziela. Święto praca nie popłaca, jak to mówią. No i utknęliśmy. Od razu po wjeździe. Ale przyjechał Sebastian na ratunek. M320R. Czy poradzi? No powinien wyciągnąć. Wszystko siedzi, zbieraczka się zapadła klasycznie. I tyle wystarczy, żeby podłoga leżała mocno w ziemi.
nie dało rady tego wyciągnąć samemu. Trochę pogrzebał i nic z tego. Zaraz wam nagram wyciąganie. No i jedziemy, ja się oddalę, żeby było lepiej to widać w całości. M320R, no kawał ciągnika. Nawet nie zamrugał. Po robocie.